Nowy sklep popularnej sieci handlowej otwarty tydzień temu w Katowicach Zarzeczu przyciąga nie tylko klientów. Teraz wszystko z dachu idzie do zbiornika retencyjnego i pompą jest pompowany do rzeki. To nie dość, że nas rzeka zalewa, to jeszcze woda z dachu Lidla nas zalewa, bo jest doprowadzona do rzeki. Mieszkańcy mają złe doświadczenia z zalewaniem na długo przed tym, jak powstał Lidl. Dzisiaj rzeka Mleczna wygląda niepozornie, ale potrafi powodować duże zniszczenia. Woda mniej więcej była na tej wysokości i wlewała się przez okienko do piwnicy. I zalało piwnicę. Mieszkańcy katowickiego Zarzecza wielokrotnie apelowali i protestowali w sprawie zabudowy Doliny Rzeki Mlecznej. Jednak inwestorowi udało się dostać pozwolenie na budowę w samą porę dla siebie. Gdyby się starali o to pozwolenie w miesiącu wrześniu, to by już go nie dostali w zeszłym roku. Natomiast w tej furtce go dostali, bo wtedy ten teren nie był jeszcze opracowany przez Wody Polskie i nie był z definicji nazwany jako teren zalewowy. Miasto wyjaśnia, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę spełniał wszystkie wymogi, dlatego urzędnicy nie mieli wyjścia. To są dokumenty, które Urząd Miasta musi wydawać obligatoryjnie. To nie jest coś, co jest uznaniowe, w związku z czym, żeby odmówić wydania tych dokumentów, to rzeczywiście musimy mieć twarde przesłanki prawne uwzględnione w ustawie i wytyczone przez ustawę, aby takiej odmowy dokonać. W tym przypadku rzeczywiście było tak, że nie było map zagrożenia powodziowego, nie było map ryzyka powodziowego. Te mapy są sporządzane przez Wody Polskie. Inwestor miał jednak wymóg związany z odprowadzaniem wody. Obiekt handlowy w ramach tej swojej decyzji miał też obligatoryjnie wybudować tam zbiornik retencyjny, który tą wodę by odprowadzał. Mieszkańcy uważają, że to nic nie da, co już pokazały pierwsze mocniejsze opady. Wody opadowe z dachu Lidla plus całego parkingu, to wszystko spływa pewnie do tego zbiornika retencyjnego, no i on już jest pewnie pełny. Stawianie kolejnych budynków na terenach zalewowych to poważna ingerencja w środowisko naturalne. Jak mówią mieszkańcy, wybudowanie Lidla zamknęło już naturalne korytarze dla dzikich zwierząt. To jest po prostu zniszczenie tej dzielnicy i idzie to dalej, ponieważ wydaje się bezmyślnie te zezwolenia, to się teraz nazywa patodeweloperka, bo to nie ma nic wspólnego z jakąś polityką, która by wpływała pozytywnie na rozwój tych dzielnic. Zdaniem eksperta można było zapobiec tym problemom w Zarzeczu. Nie było żadnych przeszkód, żeby w ciągu ostatnich 10 lat uchwalić plan, tylko zdaje się, że prace nad tym planem miejscowym, który by dotyczył również tej strefy przykorytowej, trwały chyba od 2015 roku, do dzisiaj tego planu nie ma. Czyli bardzo łatwo jest się tłumaczyć, no nie mogliśmy zablokować tego, bo nie ma zakazu w planie, bo nie ma planu, ale ja bym odwrócił sprawę. A dlaczegoż to nie ma planu? Plan wprawdzie jest, ale tylko dla Doliny Rzeki Mlecznej. Chroni przed zabudową teren w odległości tylko 25 metrów od koryta rzeki. Do zalania działek przy Lidlu doszło kilka dni po otwarciu sklepu. Trudno przewidzieć, co stanie się, kiedy przyjdzie prawdziwa nawałnica. Makabryczne odkrycie na terenie sortowni odpadów komunalnych w Sobuczynie pod Częstochową. W środę 17 maja odnaleziono tam zwłoki kobiety w wieku około 40 lat. W wyniku oględzin ustalono, że prawdopodobną przyczyną zgonu tej kobiety są liczne rany głowy. Z wstępnych ustaleń tego postępowania wynika, że zwłoki kobiety zostały przywiezione na teren wysypiska śmieci śmieciarką z terenu najprawdopodobniej Częstochowy. Bezpośrednią przyczynę śmierci kobiety ma ustalić sekcja zwłok, która odbyła się w piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła już śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety, której tożsamość nie została jeszcze ustalona. Wiadomo jedynie, że do jej śmierci doszło najprawdopodobniej 17 maja. Bielsko-Biała nie będzie finansować metody leczenia in vitro swoim mieszkańcom. Taką decyzję podjęli w czwartek radni. Podczas głosowania przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości i 7 radnych z klubu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Padło zdanie, że po in vitro sięgają tak zdesperowane pary, które wyczerpały wszystkie sposoby, rozumiem, wszystkie sposoby naturalne, żeby to dziecko było genetycznie ich. Tak, takie sposoby może zostały wyczerpane, ale proszę popatrzeć, ile jest dzieci pozostawianych w oknach życia, kilkudniowych,
tygodniowych? Ile jest dzieci w domach dziecka, czekających na to, żeby taka para pragnąca dziecka po prostu je zaadoptowała? To jest naturalny sposób rozwiązania problemu bezpłodności. Za dofinansowaniem głosowało tylko 8 radnych. Myślę, że wszyscy, którzy są katolikami, wiedzą o tym, że w nauczaniu Kościoła katolickiego jest taki podział na pewne prawdy wiary, które katolik musi respektować, no i jest nauczanie Kościoła, tak? I to nauczanie Kościoła się oczywiście zmienia. Ono się zmienia historycznie. Kwestia in vitro była jedną z tych, na które głos mogli oddać mieszkańcy podczas referendum lokalnego. I choć samo referendum formalnie było nieważne, bo frekwencja nie przekroczyła 30% uprawnionych do głosowania, to na jego podstawie prezydent Bielska podjął decyzję, że w mieście nie powstanie spalarnia śmieci. W przypadku in vitro radni nie zasugerowali się jednak głosem mieszkańców, spośród których ponad 62% opowiedziało się za dofinansowaniem. Zawsze jest tak, że na uchwałach i wykonanie powierza się prezydentowi miasta. W tym wypadku nie znalazła się większość popierająca to rozwiązanie, dofinansowanie przez gminę do in vitro. To być może jest trochę zaskakujące, również dla mnie, ale z tym się trzeba pogodzić. Zamyka to de facto drogę, przynajmniej w tej kadencji, na kolejne działania. Dziś oburzenia decyzją radnych nie kryje Lewica. Poseł Przemysław Koperski wystosował list do Donalda Tuska, w którym pyta, czy któryś z radnych głosujących przeciw dofinansowaniu in vitro znajdzie się na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej. Wczoraj na sesji Rady Miasta radni, którzy zagłosowali przeciwko in vitro, zdradzili mieszkańców, oszukali mieszkańców, pokazali mieszkańcom Bielska Białej środkowy palec i stracili mandat do tego, żeby sprawować swoje funkcje. To jest ogromny policzek dla nas wszystkich, dla bielszczanek i dla bielszczan, dla tych, którzy podpisywali nasze listy poparcia dla inicjatywy uchwałodawczej, dla tych, którzy przyszli na referendum. Nie oznacza to jednak, że pary z Bielska Białej nie będą mogły skorzystać z programu leczenia niepłodności in vitro w ogóle. Taką możliwość zaoferuje program Urzędu Marszałkowskiego. Od piątku we wszystkich autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej znajdują się takie mobilne kasowniki. Pasażerowie mogą w nich kupić bilet za pomocą karty płatniczej. Innowacyjnością jest to, że przede wszystkim ten system jest systemem bezpiecznym, opartym na najnowocześniejszych rozwiązaniach chmurowych, certyfikowanych, tokenizacji kart płatniczych. Zatem tutaj te rozwiązania w zakresie IT są naprawdę bardzo innowacyjne. No i najważniejszy element, ten aspekt ekologiczny. Nie mamy tutaj wydruku biletu, oszczędzamy papier, oszczędzamy obieg gotówki. System jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy wejść do menu kasownika i wybrać konkretny bilet. Z poziomu menu można także dodawać inne opłaty, na przykład za bagaż. Zapłacić można kartą lub telefonem. Później podczas kontroli biletów wystarczy przyłożyć kartę do czytnika. Przede wszystkim jest to system kompleksowy. To znaczy ten system zarządza wszystkimi kanałami sprzedaży biletów. Tak naprawdę łączy aplikacje mobilne, kasowniki, portal internetowy w jedno. Wszystkie dane spływają do jednego źródła i wszystkie te urządzenia, kanały sprzedaży są zarządzane z jednego poziomu. To jest chyba, to było największym wyzwaniem, tak? Połączyć te wszystkie kanały sprzedaży. Mobilne kasowniki można obsługiwać w 4 językach, w tym ukraińskim. Są także przyjazne dla osób słabowidzących. Tego łosia nikt nie przefarbował, Karolcia, bo takie imię dostała, ma zaledwie 2 tygodnie, a już jest gwiazdą. Nic dziwnego, takie umaszczenie jest wyjątkowe i zdarza się bardzo rzadko. Było to ogromne zaskoczenie i no to faktycznie pomyślałem, no zobaczyć takiego łosia w ogóle na żywo, nie? A jeszcze móc się nim opiekować. Mówię, no to w tym roku akurat obchodzimy 30-lecie funkcjonowania ośrodka. Mnie to niezły prezent. Choć samica łosia, czyli klępa, osiąga wagę około 300 kg, to na razie jest to kruche stworzenie, o które trzeba bardzo zadbać. 4 razy na dzień ponad 0,5 litra na jedno karmienie takiego koziego mleka, które jest odpowiednio zatłuszczane. Karolcie odnaleziono w okolicach Sochaczewa. Prawdopodobnie została porzucona przez niedoświadczoną matkę. Niewykluczone, że z powodu swojego nietypowego umaszczenia. Teraz to pan Jacek pełni rolę mamy. Masować, dotykać, ona kontakt ze mną musi mieć tak jak ma z mamą. W związku z powyższym ona jest cały czas przyzwyczajona. I takie zwierzę się człowieka nie będzie bało. Wypuszczone na wolność,
w momencie, kiedy ktokolwiek no, może się wystraszyć, chciałby ją jakoś przepłoszyć, to stymuluje pewne takie zachowania, gdzie zwierzę mówi, a dlaczego ja? Ty zaraz stąd pójdziesz. I jest atak. Więc to jest zwierzę, które potrafi być naprawdę później bardzo niebezpieczne. Dlatego Karolcia już nie wróci na wolność. Na razie, jak widać, jest jej dobrze. Nie tylko nie boi się ludzi, ale również nie wstydzi kamery.